problem główny polega na tym, i myśmy wnieśli jako Unia Polityki Realnej jeszcze do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o to, że zniesienie kary śmierci jest sprzeczne z konstytucją. Konstytucja mówi, że wszyscy mają równe prawa. Tymczasem, jeżeli nie ma kary śmierci, to czy jest skazany na karę najwyższą, czy to będzie dożywocie, czy to będzie 25 lat, może już bezkarnie zabijać. Ma większe prawa niż inni ludzie, bo co mogą zrobić, jeżeli zabije współwięźnia albo strażnika?